Patrzymy teraz, jak wygląda Vegas w nocy. Dorotka? No, wygląda bardzo kolorowo właśnie. Nie? Chyba ładniej niż w dzień. Powiem wam, że Vegas pięknie wygląda w nocy niż w dzień. Ale te budynki tutaj, The Cosmopolitan, naprawdę wysokie, olbrzymie i pięknie się świecą. No i jeszcze raz, pełno luda. Ale gorąco nadal, nie? No. Policja na motorze kogoś ściągnęła. A tutaj w tym hotelu jest Britney Spears. W którym? W tym Planet Hollywood. O, Planet Hollywood. Proszę bardzo, girls, girls, girls. Vegas, Dorotka, nie? Słuchajcie, chłopaki takie właśnie naganiacze. Tickets for tonight, tickets for tonight. Oni zawsze mają codziennie, są tickets wystawione, które nie były wysprzedane na różne shows. I możesz się stawić do takich lokacji, tutaj jest ich pełno na strip. I możesz kupić sobie bilety. Myśmy z Dorotką ostatnim razem, jak żeśmy byli, to kupiliśmy sobie na Penn & Teller Magic Show. Tak. Kupiliśmy tanie bilety, które buffet był included, to znaczy kolacja przed show była wliczona razem w tym. I nie pamiętam, ile to było, 60-70 dolarów od osoby. Poszliśmy odebrać, no tak, ale poszliśmy odebrać bilety i jeszcze nam przerzucili nasze seats tam z, tak jakby z tyłu. Do przodu, także byliśmy w ósmym normalnie, jak jest row? W rzędzie. W ósmym rzędzie żeśmy byli, normalnie widzieliśmy Penn & Teller, normalnie było go można dotknąć. A, mówiąc o samochodach. Pełno takich samochodzików tutaj jeździ. I innych. To jest, już był zielony, żółty, teraz widzę nowy kolor jest. Wiecie, że te samochody też można wypożyczyć tutaj. Nie trzeba je mieć. To jest Lamborghini. Chyba. Tak, to jest chyba Lamborghini. Mandalay Bay. Mandalay Bay. Jesteśmy teraz w Cosmopolitan. No, ten, jak jest chandelier? Żyrandol? No, ten żyrandol nie powiem. Fajnie. O, widzę, że convention center jest convention, bo pełno facetów tam stoi i ma pełno tych name tags, także. O, to ładnie się bawią po pracy, prawda? No. Happens in Vegas, stays in Vegas, Gabrysia Dorotka. Bellagio Fountains można oglądać normalnie, na weekendy leci chyba co 15 minut, a teraz w ciągu tygodnia to lecą co pół godziny normalnie i cały czas inne piosenki. Mam nadzieję, że na YouTube to będę mógł wrzucić, bo zawsze jest jakiś copyright infringement. Powiem wam... Tam jest to I, to Las Vegas I. Tak, widzę ten I też. No jejku, żeby to wszystko Dorotka obrobić, to będziemy tutaj musieli przyjeżdżać nie wiadomo ile razy.
naprawdę, słuchajcie, pokazujemy wiele rzeczy, ale to jest tak migiem, bo żeby to wszystko naprawdę zobaczyć, to tu trzeba być wiele razy, nie Dorotka? No. No to jest nasz czwarty raz i jeszcze żeśmy nie byli w większości miejsc praktycznie. Ja, bo powiem wam, że tak pochodzić, zrobić trochę shopping, zobaczyć jeden, dwa shows i trzeba wracać. A tutaj naprawdę w każdym hotelu restauracje, bary, shows, występy różne, a to takiego artysty, a to takiego artysty. Naprawdę, nie ma kiedy tego wszystkiego zrobić. Dorotka, zobacz, pierwszy raz taką pustą ulicę widziałem. No. Od czasu, jak żeśmy tutaj byli. Niektóre z tych hoteli są dość stare w porównaniu do tych nówek, co pobudowali. Przepraszam, Fontana di Trevi, tylko under renovation chyba. Tak, bo woda z niej jest. No ja, woda w ogóle nie leci z niej. I tak wygląda, ojejko, ale to świeci. I wszędzie muzyka. Nie ma miejsca, zobacz, gdzie... teraz fajna reklama. O, Caesar? Taka na niebiesko, no. No. Mają taki duży telewizor, nie? Nie, taki duży telewizor, co z 2-3 kilometrów go można widać. O, aż razi w oczy. No. Słuchajcie, czy rano, czy wieczorem, czy w nocy, cały czas pełno luda i luda i luda. W lecie gorąc. W zimie ciepło, nie Dorotka? Powiem wam, że czwarty raz tu jesteśmy i ani razu nie mieliśmy złej pogody. Zawsze była super. Właśnie nie wiem, czy jest zła pogoda tutaj, czy nie. Nie, tu mają te raz na jakiś czas, raz w roku, czy gdzieś tak. Mają ten deszcze. Ja. I także tą aż zalewa tę pustynię naokoło. Ja. Cały czas trzeba walczyć z innymi ludźmi od kawałek chodnika. Także, no nic, idziemy dalej. Ja powiem wam, że Vegas jednak w nocy. W nocy, po jakimś show. Wspaniale to wygląda. Następny samolot chyba będzie leciał nad nami. Tak. Nie wiem, czy będzie to widać. Moja.